Mężczyźni po 30, którzy chcą wiedzieć, jak uzyskać płaski brzuch i wyrzeźbioną sylwetkę bez dużych wyrzeczeń. Dowiesz się tego na moim darmowym szkoleniu dla mężczyzn, którzy chcą pozbyć się tłuszczu z brzucha, uzyskać sześciopak oraz zdrowo wyglądającą umięśnioną sylwetkę. Przy tym zmniejszyć ból pleców, poprawić zdrowie, aby zminimalizować ryzyko chorób w przyszłości. I to wszystko bez frustracji z powodu braku efektów i bez poświęcania dużej ilości czasu i dużych wyrzeczeń. Kliknij na link w opisie, aby zapisać się na darmowe szkolenie, ponieważ mamy ograniczoną liczbę miejsc. Jesteś nowy na siłowni i zastanawiasz się, których ćwiczeń warto unikać, bo nie przyniosą ci zadowalających efektów? A może ćwiczysz już jakiś czas, masz różne kontuzje i problemy związane z treningiem na siłowni? Siłownia to świetne miejsce do tego, aby zbudować siłę, poprawić swoją kondycję i pracować nad wyglądem. Jednak musisz mieć świadomość tego, że nie wszystkie ćwiczenia będą skuteczne i bezpieczne. Wiele osób popełnia błędy w wyborze ćwiczeń, a czasem nawet nie zdaje sobie sprawy, że wykonuje coś, co szkodzi. I bez względu na to, czy jesteś doświadczonym trenującym, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z treningiem, zdecydowanie warto wiedzieć, jakich ćwiczeń powinno się unikać. Dlatego w dzisiejszym nagraniu przedstawię Ci taką listę najgorszych ćwiczeń, których nie polecam Ci włączać do swojego planu treningowego. Ale żeby nie zostawić Cię z pustymi rękoma, podam Ci od razu propozycję lepszych rozwiązań. Te ćwiczenia możesz wykonywać w swojej domowej siłowni, więc jeżeli szukasz pomysłu na ćwiczenia, które możesz wykonywać w domu z minimalnym sprzętem lub szukasz inspiracji na zakup sprzętu, to polecam Ci obejrzeć ten film. Na początku wspomnę tylko, że generalnie nie ma złych ćwiczeń, ale niektóre z nich mogą być po prostu nieefektywne lub niebezpieczne, nieprzeznaczone dla danej osoby. Dlatego zawsze trzeba dobierać ćwiczenia indywidualnie pod nasze słabe punkty, a także problemy zdrowotne. Pierwsze ćwiczenie, którego nie polecam Ci wykonywać, to podciąganie sztangi wzdłuż tułowia wąskim chwytem. Wykonując ten ruch, stawy barkowe, zwłaszcza w ich przedniej części, doświadczają dużego przeciążenia. Tutaj największą przeszkodą mogą być wady postawy, które obecnie posiada duża część naszej populacji. Chodzi o ustawienie stawu w pozycji wysuniętej i zrotowanej do środka. Ogranicza to mobilność i może prowadzić do pojawienia się stanu zapalnego. W konsekwencji w przyszłości pojawia się kontuzja i zwyrodnienie stawów. Nie zrozum mnie źle, nasze ciało jest naturalnie przystosowane do tego, aby wykonywać taki ruch. Jednak większość osób, które obserwuje na siłowni, nie jest w stanie zrobić tego ćwiczenia poprawnie, ponieważ musimy pamiętać tutaj o zachowaniu prawidłowej postawy ciała i odpowiednim zakresie ruchu. Jaka wersja tego ćwiczenia będzie lepsza? Podnoszenie sztangi, ale chwytem szerokim i tylko do linii klatki piersiowej. Wtedy to będzie bardzo dobre ćwiczenie na boczny akton barku. Kolejne, nie najlepsze ćwiczenie to wyciskanie sztangi zza głowy. Jest ono dość kontuzjogenne i wiele osób wykonuje je niepoprawnie. Jeżeli nałożymy za dużo ciężaru i opuszczamy sztangę za nisko, to bardzo mocno narażamy się na kontuzję barku. Panuje też takie przekonanie, że skoro wyciskamy zza głowy, to tylnie akton barku jest bardziej zaangażowany. Jednak nie jest to prawdą. Tak jak przy wyciskaniu żołnierskim, czyli sprzed głowy, tak też tutaj pracuje głównie przód barków i trochę słabiej bok. Dlatego dużo lepszą i bezpieczniejszą opcją będzie wykonywanie właśnie wyciskania sztangi sprzed głowy. Jeżeli szukasz sprzętu potrzebnego do tego ćwiczenia, to polecam Ci tą oto sztangę oraz takie obciążenia. Sztanga z obciążeniem przyda Ci się nie tylko do wyciskania, bo z tym sprzętem możesz wykonać naprawdę świetny trening bez wychodzenia z domu. Trzecie ćwiczenie, które polecam Ci unikać, to przysiady na maszynie Smitha. Jeżeli jesteś osobą totalnie początkującą i potrzebujesz jeszcze trochę dodatkowej stabilności, to wtedy nie będzie to jeszcze najgorsze. Jednak generalnie przysiad jest bardzo złożonym ćwiczeniem i wykonywanie go na maszynie Smitha będzie dalekie od ideału. Twoja struktura kości, długość i ruchliwość tkanek miękkich mają duży wpływ na to, jaki robisz przysiad. U Twojego kolegi przysiad może wyglądać zupełnie inaczej niż u Ciebie, a obie wersje mogą być poprawne. Z tego powodu drążek na plecach powinien pracować razem z Tobą. Na maszynie Smitha ten ruch jest mocno ograniczony. Konstrukcja maszyny sprawia, że zejdziesz do przysiadu w sposób nienaturalny dla Twojego ciała. Robienie tego kilka razy nie będzie miało jeszcze złego wpływu, ale jeżeli będziesz robił to na stałe, możesz wypracować nieprawidłowy wzorzec ruchowy. Dlatego polecam Ci mimo wszystko robić przysiad z wolnymi ciężarami, gdyż mocniej angażuje do pracy wszystkie mięśnie, w tym też te głębokie. Możesz zacząć na przykład od goblet squat, czyli przysiadu z hantlem z przodu i z czasem doskonalić swoją technikę w klasycznym przysiadzie ze sztangą na plecach. Jeżeli chciałbyś wykonywać to ćwiczenie w domu, to polecam zaopatrzyć Ci się w ten oto kettle, którego ciężar możesz dostosować do swoich potrzeb. Czwarte, nie najlepsze ćwiczenie, a szczególnie dla początkujących, to wyciskanie sztangi na skosie ujemnym. Tutaj bardzo mocno trzeba zwrócić uwagę na prawidłową technikę, bo wiele osób popełnia duże błędy. W porównaniu do wyciskania sztangi na ławce płaskiej w skosie ujemnym konieczna będzie zmiana ustawienia pracy ramion oraz łopatki.
I te ustawienie będzie warunkowało, jak będą zaangażowane w tym ruchu poszczególne partie mięśniowe. Dodatkowo, grawitacja ściąga ciężar w dół i to często sprawia, że ruch będzie trudniejszy. Panuje też taki mit, że to ćwiczenie buduje dół klatki i ją podcina. Jednak musisz wiedzieć, że ten rodzaj wyciskania w najmniejszym stopniu angażuje do pracy mięśnie klatki piersiowej. Co ja uważam, że korzyści z tego ćwiczenia nie są większe niż ryzyko kontuzji. Co więcej, jeżeli nie masz nikogo do asekuracji, może być to dużo bardziej niebezpieczne. Dlatego jeżeli jesteś nowicjuszem, to zdecydowanie polecam Ci zacząć od wyciskania sztangi na ławce płaskiej lub na dodatnie. W tym miejscu mogę polecić Ci tą oto ławeczkę, którą mam w swojej siłowni w domu. Jest świetnej jakości, jest bardzo stabilna. Kolejne ćwiczenie, tym razem na triceps, to prostowanie hantla w opadzie jednorocznym. Jest to niezwykle powszechne ćwiczenie, często wykonywane na siłowni, jednak nie jest jakoś super skuteczne. Jasne, z pewnością zapewni Ci pewną stymulację tricepsa, ale biorąc pod uwagę wszystkie inne ćwiczenia, które możesz wykonać zamiast tego, po prostu według mnie warto robić te inne. I powód jest dość prosty. Nie jesteś w stanie utrzymać stałego napięcia tricepsie w pozycji wyjściowej, gdyż ciężar po prostu wisi obok ciebie. Twoje tricepsy są w zasadzie całkowicie nieaktywne. To naprawdę dopiero gdy dojdzie do samego szczytu ruchu, tricep zaczyna działać, ale nawet wtedy może okazać się, że to ćwiczenie jest dla ciebie po prostu niewygodne i nienaturalne do wykonania. Jeżeli jednak chciałbyś włączyć taki ruch tricepsa do swojego planu treningowego, to dużo lepszą alternatywą będzie wykonywanie go za pomocą linki wyciągu, a nie z handlem. Szóste ćwiczenie, które wpisałem na tą listę, to rotacja zewnętrzna z handlami. Jest to bardzo popularne ćwiczenie wśród osób początkujących i jego największym problemem jest nie to, że ci szkodzi, ale to, że jest po prostu nieskuteczne. Cały sens rotacji zewnętrznych polega na rozgrzaniu i wzmocnieniu stożka rotatorów i fajnie jest je wykonywać jako część rozgrzewki, jednak z użyciem linki wyciągu lub gum oporowych. Kiedy wykonujesz to ćwiczenie z handlami w pozycji stojącej, grawitacja nie działa prawidłowo. Handle nie mają absolutnie żadnego napięcia przeciwko rotacji zewnętrznej. Więc trzymanie ich w ten sposób tylko zwiększa napięcie bicepsów. Więc jeżeli chcesz wykonać to ćwiczenie, na przykład jako element rozgrzewki, to zrób je za pomocą wyciągu lub gum. Jeżeli szukasz gum do wykonania tego ćwiczenia w swojej domowej siłowni, to polecam Ci te. Idealnie sprawdzą się też do innych ćwiczeń lub podczas domowych treningów. Kolejne popularne, a nie najlepsze ćwiczenie to brzuszki. Większość osób na początku swojej przygody z treningiem siłowym wykonuje to ćwiczenie, oczekując po kilku tygodniach sześciopaka na brzuchu. Jednak po pierwsze, bardzo często robienie dużej ilości brzuszków w szybkim tempie wcale nie ćwiczy mięśni brzucha. W szczególności osoby początkujące bardzo często wykonują to ćwiczenie niepoprawnie, ciągnąc się za kark i pracując zupełnie innymi mięśniami. Po drugie, nawet poprawne wykonywanie brzuszków nie są najlepszym ćwiczeniem na brzuch. Angażują tylko mięśnie proste brzucha, a żeby brzuch fajnie wyglądał, trzeba ćwiczyć jeszcze mięśnie skośne i mięśnie głębokie. Dlatego według mnie lepszym ćwiczeniem, które pozwoli Ci na stałą progresję i dzięki temu fajniejsze efekty, to na przykład allachy albo abuil, czy unoszenie nóg z wisie. Dla osób bardziej początkujących polecam robić na przykład spięcia na macie lub deadbug. A żeby przećwiczyć mięśnie głębokie, to fajnie sprawdzą się różnego rodzaju planki. Pamiętaj, aby ćwiczenia wykonywać na macie. Polecam Ci matę, którą sam wykorzystuję w domu podczas swoich domowych treningów. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, jak ćwiczyć mięśnie brzucha, to na moim kanale znajdziesz już taki film. Kliknij tutaj w link, gdzieś Ci się wyświetli, albo w opisie i obejrzysz sobie całe nagranie związane z tym tematem. Ósme ćwiczenie to wyciskanie talerza na klatkę. Z założenia ma ono rozbudować środek klatki piersiowej, jednak musisz wiedzieć, że nie jesteś w stanie tego zrobić, ponieważ mięśnie kształtują się zgodnie z przebiegiem włókien. Mamy tutaj bardzo mocno ograniczony zakres ruchu i słabą możliwość progresji. Jeśli robiąc to ćwiczenie czujesz pieczenie w klatce i myślisz, że dzięki temu jest ono efektywne, to niestety jest to błędne podejście. Jest to wynikiem jedynie lokalnego zmęczenia i nie jest to równoznaczne z tym, że Twoje mięśnie urosną. I zamiast tego możesz zrobić po prostu wyciskanie hantli na ławce płaskiej. A jeżeli już chcesz zrobić to ćwiczenie, to ważne, aby wykonywać ruch w całej płaszczyźnie, bo wiele osób go skraca. To jest właśnie problemem w rozwoju mięśni. Wszystkie polecane przeze mnie sprzęty znajdziesz na stronie fitshop.pl. Sprawdź opis tego filmu, gdzie znajdziesz link do wygenerowania kodu zniżkowego. Daj mi znać w komentarzu, czy robisz lub robiłeś kiedyś te ćwiczenia, które wymieniłem w tym filmie. Trzymaj się i do kolejnego nagrania.